Siemaneczko, witam was dalej w Warcraftcie. Kontynuujemy dalej. Psygody. Tak, kontynuuj. Psygody kontynuujemy. A co? Jeszcze muszę tam tego Need for Speeda hita. Jeszcze tam pojeździ trochę. Też jestem ciekawy, jak to się wszystko też rozstrzygnie w tej grze. Ale na razie Warcraft. Jeszcze sobie zainstalowałem dzisiaj World of Warcraft. Będzie na Twitchu też podawane. Nadawane. Dobra, myślemy ich na zjad. Tłucz się! No nasi nie może... wojownicy zaatakowali wroga. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Nie. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Dobra. Ashtero Danador. Za Kalimdor. A, tędy. Anudora. Cóż to za paskudne węże? Nie wiem, ale wydają się w jakiś sposób znajome. Przeklęte nocne elfy. Jesteśmy nagami. Jesteśmy przyszłością. Dobra, tu widzę, że trzeba... Za mało złota. Spoko, loko. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Ashtero Toraman. Natychmiast. Bo trzeba, widzę, że ponaprawiać. Jednak widzę, że trochę szkudy. Czas na łowy. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Musimy jak najszybciej ruszyć na pomoc Majew. Tak, wiem. Już idziemy. Ashtero Danador. Za Kalimdor. Anudora. Tak się stanie. Torfala Nordora. Ciach, pam. Anudora. Gdzie mam uderzyć? Ashtero Toraman. Niech tak będzie. W imię Eluny. Ale to jest trochę niesprawiedliwe, bo... Mamy mało czasu. Słucham głosu Eluny. Ja i ta ziemia to jedno. Ej, no dobra, a gdzie dalej? Tak się stanie. Ashtero Danador. Sprawiedliwości stanie się zadość. Coś jest nie tak. Za Kalimdor. Do boju! Musimy się śpieszyć. Jak to wygląda? Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Czas na łowy. Winni będą cierpieć. Nie mogę dłużej czekać. Dobra. Żeby tu weźmiemy, żeby zrobić sobie... Starać go obronić. Ciebie też tutaj weźmiemy, żebyś... O.
Ja i ta ziemia to jedno. Lecimy. Jak śmiesz! Tak jak podejrzewałem, utknęło tu kilka naszych okrętów. Gdzieś w pobliżu znajdziemy pewnie naszych wyjątkowych sojuszników z Jesionowej Kniei. Wyjątkowy? Zrozumiesz, kiedy ich zobaczysz. Kontynuujmy poszukiwania. Żałośni nędznicy! Ashterodanador! Tak się stanie. Tak się stanie. Za Kalimdor! Żałośni nędznicy! Anudora! Nie leć ta! Czy kto się zagraża dzikiej puszczy? Co zagraża tę ziemię? Bogini wzywa. Twój budynek jest gotowy. Niech się stanie wola bogini. Niech tak będzie. Niech się stanie wola bogini. Endulire, tak. Twój budynek jest gotowy. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. A, Watrander. Tak się stanie. Bogini wzywa. Marnujemy tylko czas. Nadszedł czas. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Musimy szybko dotrzeć do bazy nadzorczyni. Książę. Ja dalej. I ta ziemia to jedno. Tyrande dostała zwiechy. Za Kalimdor. Do boju! Anudora. Czas na łowy. Dobra. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. To czyżby sen przytępił moje zmysły? Pewnie. Ashterodanador. Gdzie mam uderzyć? Ashterodanador. Co cię trapi? Twój ruch. Co zagraża tym ziemiom? Co zagraża tym ziemiom? Tak się stanie. Ashterodanador. Anudora. A tu? Za Kalimdor. Ashterodanador. O, nas zrobiliśmy. Za Kalimdor. Anudora. Badania tak zakończone. Tak się stanie. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Za Kalimdor. Sprawiedliwości stanie się zadość. Musimy się śpieszyć. Na twój znak. Leją. Coś jest nie tak. Czuwam. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Anudora. Ashterodanador. Badania zakończone. Co zagraża tym ziemiom?
Jezus. Wow, wow, wow. Badania zakończone. Torfala Nordora. Ashterodanador. Anudora. Musimy przebić się przez szeregi tych nag, by dotrzeć do Majew. Zatem te potwory zaznają gniewu, jakim pała światło bogini. Potrzeba więcej drewna. Ja i ta ziemia to jedno. Badania zakończone. Tak naprawdę to jesteśmy już... Badania zakończone. Rzut kamieniem, nie? Ja i ta ziemia to jedno. Badania zakończone. Torfala Nordora. Jak śmiesz! Badania zakończone. Szałosi nędznicy. Piękne piękne wdrzazgi poszły. Anudora. Nasi wojownicy tak zaatakowali wroga. Jak śmiesz! Spójrz, oto i nasi zaginieni towarzysze. Górskie olbrzymy. Na Elunę. Nie widziałam ich już od bardzo dawna. Nadejście Legionu wybudziło ze snu wielu naszych przyjaciół z dawnych czasów. Te potężne istoty z pewnością się nam przysłużą. Ashterodanador. Czy ktoś zagraża Dzikiej Puszczy? Przysięgłam do bronić zemsty. Chwała Elunie! Wiedziałam, że przybędziesz, Szando. Cieszę się, że zdążyliśmy. Kapłanka Tyrande, dziwię się, że zjawiłaś się tu osobiście. Jesteś tu, by ukoić wyrzuty sumienia? Zrobiłam to, co musiałam zrobić, Majew. Tylko Eluna może mnie sądzić. Zabiłaś moje wartowniczki i uwolniłaś zdrajcę! To ciebie powinno się zamknąć w klatce! Przestańcie obydwie! Niebezpieczeństwo jeszcze nie minęło. Majew, jak wygląda sytuacja? Zapasy surowców na tym obszarze są już wyczerpane. Jeśli chcemy wyszkolić więcej wojska i zaatakować bazę Illidana, musimy znaleźć jakąś kopalnię złota. Dobrze więc. Do roboty. Do roboty. Aha. Czyli tak. Teraz musimy zrobić parę sztuczny. Parę sztudzianek.
Marnujemy tylko czas. Majew sobie pójdzie tutaj. Koniec jest coraz bliższy. Aż czas na łowy. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Słucham głosu. Sprawiedliwości stanie się zadość. Ten. Twój budynek jest gotowy. Twój budynek jest gotowy. Za sprawiedliwość. Twój budynek jest gotowy. Marnujemy tylko czas. Zajmuję pozycję. Dobra. Twój budynek jest gotowy. I drzewo moje, racuchy. Potrzeba więcej drewna. Zostaliśmy zaatakowani? Nie. Tylko szybko. Jeszcze nie. Na twój znak. Zrobione. One to nie zostaną. Może być. Razem z tymi golemami. Moja moc należy do ciebie. Czuwam. To też nie idzie. Co zagraża tym ziemiom? No i... Zakalidon. Anudora. O. Czekam. Rozumiemy się bez słów. Nie śpię. Już nie śpię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pomyślamy. Bogini wzywa. Niech się stanie. Badania zakończone. W imię Eluny. Myślę, że można byłoby spróbować zaatakować. Dużo nie ma tej armii. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Mamy większą armię. Coś jest nie tak. Można byłoby spróbować. No jak zginą, to zginą. Musimy się śpieszyć. Ale myślę, że... Coś jest nie tak. Badanie zakończone. Derandę. Czas na łowę. Wjechaliśmy jako niedźwiedzi. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. No ładnie, ładniutko. Ja i ta ziemia to jeden. Torfala Nordora. Twój budynek jest gotowy.
strzał musi zmienić nicy. Może zbadamy. A, opętuje, dobra, nieważne. Co zagraża tym ziemiom? No dobra, no i tutaj można powiedzieć, że... wygraliśmy. Tylko jeszcze szybko. Łowczyni została. Sobie zrobimy tylko tą kopalnię. No, dawaj, kopalnio. Dawaj. Ciśnij. Zmarnowaliśmy zbyt dużo czasu. Im dłużej zwlekamy z atakiem, tym potężniejszy staje się Illidan. Musimy uderzyć jak najszybciej, Shando. Gadasz głupot. Nasi wojownicy zaatakowali drogę. Tyrande, co ty tu robisz? To nie jest twoja wojna. Uwolnienie cię było błędem, Illidanie. Widzę to teraz jasno. Stałeś się potworem. Potworem? Uważasz mnie za potwora? Zawsze się o ciebie troszczyłem. Chciałem jedynie udowodnić swą wartość i potęgę. Sama potęga nie zastąpi prawdziwej siły, Illidan. Dlatego właśnie wybrałam twojego brata, a nie ciebie. Ada mi pocisnęła. Coś jest nie tak. Marnujemy tylko czas. Co cię trapi? Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Dobrze. Za mało złota. Ja i ta ziemia to jedno. Torfala Nordora. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Sprawiedliwości stanie się zadość. Marnujemy tylko czas. Co zagraża tym ziemiom? Do boju! I Illidan został pokonany. Szałości nędznicy. Jak śmiesz! Zwyciężyliśmy! Walka u twego boku jest zaszczytem, Shando. To jeszcze nie czas na świętowanie, Majew. Illidan wciąż jest na wolności. Nie ma też śladu po Tyrande. Pokaż się, Illidanie. To koniec! Wręcz przeciwnie, moja kapłanko. Żałuję, że nie mogłaś spojrzeć na to wszystko z mojej perspektywy. Ale teraz, wraz z całym światem, zrozumiesz, do czego jestem zdolny, Ashkarat! Bracie, co ty tu robisz? Jestem tu, by cię powstrzymać, Illidanie. Zamiast wygnać, powinienem był cię na powrót uwięzić. Okazałem słabość. To się już nie powtórzy. Poprzysiągłem służbę nowemu panu, bracie. Muszę wykonać w jego imieniu wielkie zadanie. Przykro mi, ale nie mogę pozwolić, byś mi w tym przeszkodził. Nie martw się, ukochana. Znajdziemy Illidana gdziekolwiek się uda. Zobaczysz. No nieźle.
To nie są bardziej ziemi już Kalimdoru? Tutaj? Tutaj widzę, że jest Dalaran. Tam gdzie ten Archimon, co zniszczył tych czarodziejów. Tak, na wybrzeżu, tak, nie przeczytałem, nie? Na wybrzeżu Lordaeronu, nie? Nasze wojska będą wkrótce gotowe do wymarszu. Nadal jednak nie wiemy praktycznie nic o tej dziwnej krainie, do której uciekł Illidan. Ta kraina to Lordaeron. Ojczyzna Przymierza, które wsparło nas w bitwie o Górę Hejal. Podobno jego ludzkie i elfickie królestwa zostały pochłonięte przez plagę nieumarłych. Te lasy zostały ciężko doświadczone. Muszę was na pewien czas zostawić. Wejdę w puszczę i spróbuję porozumieć się z tą ziemią. My w tym czasie spróbujemy odszukać trop Illidana. Chcę, abyście skupiły się na tym zadaniu. Wasz spór będziecie mogły rozstrzygnąć, gdy odnajdziemy już mojego brata. Oczywiście, Shando. Ruszajmy. W tym miejscu był obóz Przymierza. Chyba zaatakowano go niedawno. Obcy, panie! Na nieumarłych nie wyglądają, ale... Isznuala, nocne elfy. Jestem książę Keltas i przyznam, że wasz widok w tym miejscu mnie dziwi. Obawiam się, że w tej przeklętej krainie nie znajdziecie niczego poza śmiercią i rozpaczą. Isznudaldieb, Keltasie. Ja nazywam się Maje w Pieśń Cienia, a to jest Tyrande Szept Wiatru. Polujemy na potężnego demona, który niedawno tu przybył. To ciekawe. Nic mi o nim nie wiadomo, ale coś rozsierdziło nieumarłych z ruin Dalaranu. Niepokoją nas w dzień i w nocy, dlatego mieliśmy właśnie opuścić ten posterunek i udać się na drugi brzeg rzeki Arevas. Możemy ci w tym pomóc, Keltasie. Chwileczkę, nie mamy na to czasu. Czy pomożesz nam w polowaniu na demona, gdy twoi ludzie będą już bezpieczni? To będzie dla mnie zaszczyt, pani. Jednak... ten... No, Boże... ale to z Przymierza i z Hordy umiem się porozumieć, nie? Musimy się śpieszyć. Zakończę to polowanie. Nie umarli. Zawarto w nich... Nie umarli atakują. Musimy bronić karawany. Nie obawiaj się, Keltasie. Nasze górskie olbrzymy z łatwością rozprawią się z tymi nędznymi robakami. Ich kamienna skóra jest prawie niewrażliwa na nieporadne ataki martwiaków. Marnujemy tylko czas, Tyrande. Powinnyśmy szukać Illidana. Oni potrzebują naszej pomocy, Maje. Ich pobratymcy wsparli nas w walce z Legionem. Teraz spłacimy ten dług wdzięczności. Za sprawiedliwość! Al-Shar Toridas! Sprawiedliwości stanie się zadość. Koniec jest coraz bliższy. Obóz najemników. Moglibyśmy kupić ich pomoc, ale w tym celu musielibyśmy odzyskać nasze złoto ze skrytek. Ukrywacie swoje złoto? Toczymy wojnę, której wynik jest już przesądzony, droga pani. Nieumarli z każdym dniem zyskują przewagę. Złoto musimy trzymać w ukryciu, ale tak, by mieć do niego łatwy dostęp. Dlatego zakładamy w tej głuszy specjalne skrytki. Pomożemy wam je odnaleźć. Przez przypadek chyba się w to wrąbałem nawet.
Nadszedł czas. Za sprawiedliwość. Winni będą cierpieć. To jedna ze skrytek Keltasa. Weźmy to złoto. Bogini wzywa. Niech to będzie. Natychmiast. Amen. Musimy się śpieszyć. Koniec jest coraz bliższy. Niech się zacznie. Za wszelką cenę brońcie karawany. Al-Shar Toridas! Zakończę to polowanie. Nadszedł czas. Nie mogę dłużej czekać. Winni będą cierpieć. Za wszelką cenę brońcie karawany! Winni będą cierpieć. Dobra, teraz tu ciśniemy. Zakończę to polowanie. Koniec jest coraz bliższy. Nie mogę dłużej czekać. Ciekawe, czy na Artasa trafią. Nie mogę dłużej czekać. Koniec jest coraz bliższy. Zakończę. Zatrzymajmy się tu na popas. Została mi już tylko garstka wojowników. W ciągu ostatnich miesięcy plaga zebrała wśród nas straszliwe żniwo. A gdzie są twoi elficcy pobratymcy? Czemu nie zwalczają wraz z tobą nieumarłych? Naszą prastarą ojczyznę Keltalas strawiła plaga. Mój niegdyś dumny naród dogorywa. Nieliczni, którzy przeżyli, przyjęli miano krwawych elfów na cześć naszych pomordowanych braci i sióstr. Współczuję ci straty, Keltasie, ale nie możesz pozwolić, by gniew i rozpacz zatruły ci serce. Być może to właśnie ty poprowadzisz swój lud ku lepszej przyszłości. Za wszelką cenę brońcie karawany! Kolejna skrytka przymierza. Bierzmy złoto i w drogę. Koniec jest coraz bliższy. Nadszedł czas. Winni będą cierpieć. Dobra. Zakończę to polowanie. Za sprawiedliwość. Winni będą cierpieć. Nadszedł czas. Zakończę to polowanie. Nie mogę dłużej czekać. Koniec jest coraz bliższy. Nasi wojownicy bliższy. Zaatakowali wroga. Zakończę to polowanie. Rączki do góry. Czas na łowy. Nadszedł czas. Winni będą cierpieć. Będą uderzamy. Nie mogę dłużej czekać. O. Za wartowników. Al-Shar Toridas. Karawana została zaatakowana. Koniec jest coraz bliższy. Nie mogę dłużej czekać. No i ładnie. Winni będą cierpieć. Koniec jest coraz bliższy. Za wartowników!
Nie umarli, znów atakują! Brońcie karawany! Chyba leżą pokonane. Nadszedł czas! Ale i tak, kurde... Zakończę to polowanie. Winni będą cierpieć. Koniec jest coraz bliższy. Zakończę to polowanie. Nie mogę dłużej czekać. Nadszedł czas. Przed nami trudny wybór, moje drogie. Do celu możemy ruszyć krótszą drogą, przebiegającą jednak niebezpiecznie blisko bastionu nieumarłych. Druga droga jest dłuższa, ale czyha na niej mniej zagrożeń. Na obu czekać na nas będzie wiele niebezpieczeństw. Wybierzmy szybko i wyruszajmy. Zakończę to polowanie. To jedna z naszych ostatnich kryjówek na tym brzegu rzeki. Odpoczniemy tu i zbierzemy rozproszone wojska. Za wartowników! Za sprawiedliwość! Nie mogę dłużej czekać. Winni będą cierpieć. Jeszcze więcej zakopanego złota. Bardzo nam się przyda. Nadszedł czas. Winni będą cierpieć. Nie mogę dłużej czekać. A oto i bastion, o którym wam mówiłem. Trzeba go będzie zniszczyć, jeśli karawana ma przejść dalej. Musimy się śpieszyć. Słucham głosu. Sprawiedliwości stanie się zadość. Musimy się śpieszyć. Jechaliśmy jak słodkie pączki. Słucham głosu. Nasi wojownicy zaatakowali drogę. Zakończę to polowanie. Al-Shar Toridas! Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Czas na łowy. Bogini wzywa. I ciuta. Idź tak. Karawana została zaatakowana! Sprawiedliwości stanie się zadość. Asher Torama. Słucham głosu. Niech się stanie wola bogini. Bogini wzywa. Czas na łowy. Sprawiedliwości stanie się zadość. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Niech tak będzie. Natychmiast. Marnujemy tylko czas.
Koniec jest coraz bliższy. Winni będą cierpieć. Nie mogę dłużej czekać. Nadszedł czas. Koniec jest coraz bliższy. Żeśmy pyknęli. Nie mogę dłużej czekać. Winni będą cierpieć. Nadszedł czas. Zakończę to polowanie. Zakończę to polowanie. Dawajcie, dawajcie. Mak krwi. Zarzewie. Rzeka przepływa tuż za tą wioską. Coś jest nie w porządku. Zgadzam się. Niech karawana ruszy jak najszybciej. To diaska! Czekali tu na nas. Chronić karawanę za wszelką cenę. Ich szeregi zdają się nie mieć końca. Rzucają do boju coraz to nowe siły. Nie mogę dłużej czekać. Winni będą cierpieć. Nadszedł czas. Koniec jest coraz bliższy. Udało nam się ich odeprzeć, ale nadciąga kolejna grupa. Nie mamy już czasu. Karawana nie przetrzyma kolejnego ataku. Keltasie, zacznij przeprawiać karawanę na drugą stronę. Ja zostanę tutaj i będę strzec mostu. To szlachetne, kapłanko, ale nie powstrzymasz tak wielu wrogów. Bogini jest moją tarczą, nadzorczyni. Eluna doda mi sił w godzinie próby. To działa. Powstrzymuje ich. Musimy jej pomóc. Prąd zniesie ją w samo serce ziemi umarłych. Nie, Keltasie. Tyrande to wojowniczka. Wiedziała, czego się podejmuje. My mamy ważniejszą misję do wykonania, a czas ucieka. Okej. Okay. Twoi ludzie są już bezpieczni. Pora, byś dotrzymał swojej części umowy. Pomóż mi odszukać demona, którego ścigam. Ach, ta Tyrande. Tyrande. Wizja Malfuriona. Malfurion zapuścił się w głąb srebrzystego boru, gdzie usiłuje nawiązać kontakt z duchami puszczy. Ten las wycierpiał równie wiele, co jesionowa Kinieja. Potworna plaga zabiła niezliczone hektary drzew. Gdyby tylko druidzi mogli... Ziemia jest okaleczona! Cóż za potworny ból! Prastare duchy lasu, błagam was, pokażcie to, co pozostaje ukryte przed mym wzrokiem.
Pokażcie, co szkodzi tej ziemi! Widzę mroźną krainę zwaną Północną Granią na samym dachu świata. Rozstępuje się tam ziemia. Ale dlaczego? Co powoduje tak potworne zniszczenia? Nic nie zdoła się oprzeć mocy oka. Już wkrótce wrogowie mego pana zginą, a ja odbiorę swą nagrodę! Dziękuję, potężne duchy. Wiem już, co trzeba zrobić. Obiecuję wam, ta zdrada nie pozostanie bez odpowiedzi. Ach, ten Illidan. Illidan. Majew, musimy działać szybko. Illidan rzuca zaklęcie, które dosłownie rozrywa niebo. Musimy... Chwila. Gdzie jest Rande? Przykro mi, Shando, ale kapłanka poległa. Wsparłyśmy grupę wojowników przymierza w walce z nieumarłymi. Walczyła dzielnie, ale na własne oczy widziałam, jak padła martwa. Martwa? Tyrande, moja ukochana. Powinienem był tam być. Wciąż możesz ją pomścić, Shando. Zaatakujmy wspólnie Illidana. To zanim przybyliśmy do tej zapomnianej przez bogów krainy. To on jest powodem twej żałoby. Shando, to książę Keltas. Sojusznik, o którym ci wspominałam. Witaj, wielki druidzie. Moi zwiadowcy potwierdzają, że Illidan i jego plugawe węże założyli bazę w ruinach Dalaranu i wykorzystują jakiś klejnotopodobny artefakt w przedziwnym rytuale. To na pewno oko Sargerasa. Tylko dlaczego niszczą dach świata? To bez znaczenia. Nie pożyją dość długo, by dokończyć rzucanie tego zaklęcia. Trzeba powstrzymać Illidana raz na zawsze! No dobra, moi kochanieńcy. Ale to w następnym odcinku, więc trzymajcie się, miłego dnia, bądźcie szczęśliwi i dużo się uśmiechajcie, hej!